Procesja celebransów, idąc wokół katedry, koło konfesji i wejścia głównego, zmierza powoli do zakrystii. Na zakończenie tej uroczystej mszy świętej zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, łącznie z zawierzeniem świata, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Duża koncelebra, jak widać. Prawda? I na końcu arcybiskup Jędrzejczyk. No to taka właśnie migawka. Na zakończenie. Amen.